dniu dzisiejszym, to jest 15 czerwca 2020 roku, po godzinie 11 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o kolizji samochodów ciężarowych na drodze numer 382 na wysokości miejscowości Nowizna. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia potwierdziliśmy zgłoszenie. W zdarzeniu brały udział dwa samochody ciężarowe i samochód osobowy. Nikt z uczestników nie wymaga udzielenia pomocy medycznej. Nasze działania polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Stwierdziliśmy wycieki płynów eksploatacyjnych, także na miejsce zdarzenia wezwano zarządcę, który zwiąże płyny eksploatacyjne z drogi. Do tego czasu zabezpieczyć miejsce zdarzenia będzie policja. My kończymy działanie, wracam do jednostki.